Hej, witajcie w filmie, którego u mnie na kanale bardzo dawno nie było, a mianowicie w holu kosmetycznym. Przed nami całe pudło kosmetyków, już Wam pokażę. Tak mi się tego trochę nazbierało. Dwie rzeczy są z Minty Shopu. Jest jedna rzecz z Rossmana, a reszta to są kosmetyki z Ameryki. Ponieważ jest tego dosyć dużo, to najpierw postanowiłam zrobić haul, a potem będziemy robić jakieś testy, ale do tego wrócimy jeszcze pod koniec filmu. No to zabieram się za pokazanie Wam tego, co w najbliższym czasie będziemy mogli przetestować. Tak po kolei. Prześliczna paletka z Make Up Revolution nazywa się Unicorn Love. Jest bardzo ładnie zrobiona, taka słodziutka. Na wierzchu ma futerko. Jest taka futrzasta. No i takie słodziutkie, różowe serduszko. Także prezentuje się bardzo tak dziewczęco, tak słodko. Już Wam pokazuję cienie. Chcę, żebyście tak rzucili okiem i zobaczyli, co tutaj jest, bo potem Wy będziecie decydować, co testujemy najpierw. Paleta wygląda tak. Bardzo ciekawe kolory. No słuchajcie, ja to już bym najchętniej palce w nią wsadziła i popróbowała, jak te cienie wyglądają, ale się wstrzymam do testów. Dalej. Również tak jednorożcowo. Skusiłam się na to serduszko tęczowe z Make Up Revolution, czyli po prostu tęczowy rozświetlacz. Też mnie korci, żeby popatrzeć, jak te kolory wyglądają. Mamy więc serduszko. Mam bardzo ciekawą rzecz. To jest podkład z Bourjois w odcieniu 41 Nude Clear. Podkład nazywa się Nude Sensation. Może ja go tylko otworzę tutaj. O. Troszkę się tu na wieczku zostało. Podkład wygląda tak. Troszkę konsystencją chyba przypomina mus, ale na razie nie chcę tego stwierdzać, tak wiecie, odgórnie, no bo nie wiem, nie dotykałam, nie mam pojęcia, jak ta konsystencja będzie wyglądała na skórze, jak będzie się odczuwało. Więc mamy podkład. Jest jeszcze jeden podkład gdzieś. O, taka ciekawa rzecz. Ze Slika, takie dwa w jednym. Base Duo Kit i to jest, słuchajcie, podkład i puder chyba. Tak, podkład i puder w jednym. Już otwieram. Opakowanie takie tradycyjne, slikowe, czarne. I jak to wygląda w środku? O, tu mamy lusterko na wieczku. Tutaj mamy puder, zwykły puder w kamieniu, a pod spodem jest podkład. Taki w kompakcie. Więc bardzo ciekawa rzecz. Wydaje mi się, że też będzie fajna na wyjazd, no bo mamy dwa w jednym, czyli praktycznie. Mam puder z Make Up Academy. To jest puder podobny do takiego z Kiko, który mam, takiego czterokolorowego właśnie, ale w tamtym jest jakby inny dobór kolorów. Zobaczcie, puder wygląda tak. Takie pudry mają właściwości korygujące, czyli jeśli mamy jakieś tam kolorystyczne niedoskonałości, typu na przykład zaczerwienienia, zasinienia, to one to w bardzo ładny sposób niwelują. Puder nazywa się Pro Base Prime and Conceal Powder. O, coś takiego. Także też go gdzieś tam do testu dołączymy. Może dalej paletka. Też z MUA. Glitter, tak? Coś? Glitter Ball, tak się nazywa. Wygląda tak. Zobaczcie. Wygląda tak. No te paletki są taniutkie, więc jakby no takiego estetycznego szału może nie ma, no bo jak sobie porównamy to, a to, to nawet wiecie, jeśli chodzi o plastik w dotyku, o to jaki ten plastik jest, to zdecydowanie słabiej wypada. Ten plastik tu jest taki delikatny i to po prostu czuć, że jakby ta paleta upadła, to by się wszystko posypało. Ale była taniutka, bardzo ładne kolorki ma. No można tutaj fajne makijaże skomponować, takie kolorowe, fajne na lato, nudziakowe jakieś też, można też smoki zrobić. Także taka uniwersalna. Aha, właśnie, nie powiedziałabym Wam bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie. Na kosmetykach z Ameryki trwa teraz wyprzedaż i większość zdecydowaną rzeczy spośród tych, które Wam pokazuję, ma właśnie z tej wyprzedaży. Jeśli chcecie sobie kupić coś naprawdę taniutko, to zachęcam Was do zajrzenia na tą stronę. Na przykład to w regularnej cenie to jest coś koło 40, a ja to kupiłam za 20 parę. A i taka jeszcze jedna rzecz, ponieważ jeśli chodzi o podkłady, pomadki i tak dalej, kosmetyki, które mają różne odcienie, to trzeba dokładnie sprawdzać, dlatego że nie wszystkie odcienie, nie wszystkie kolory są dokładnie w takiej samej cenie. Na przykład kolor ten, czyli taki dość jasny, był ciuteńkę droższy. To są różnice tam złotówka, dwie, ale są. Był troszeczkę droższy niż na przykład kolor o ton ciemniejszy, więc na to też musicie zwrócić uwagę. To nie jest taka sama cena. I jeszcze jedna rzecz, trzeba w miarę tak się spieszyć, jeśli Wam na czymś
czymś zależy, dlatego że jeśli chodzi o niektóre kosmetyki, no na przykład podkłady, to pozostały pojedyncze szczupy, więc trzeba tam dokładnie przejrzeć. Tego jest masa, mnóstwo. Tam jest, nie wiem, 40 parę chyba stron do przejrzenia z tymi kosmetykami i mamy wszystko, po prostu począwszy od baz, poprzez podkłady, róże, cienie, bronzery i tak dalej, po lakiery do paznokci. Naprawdę jest ogromny wybór. I na przykład są cienie pojedyncze za 2,90, za 3,90, więc naprawdę jest w czym wybierać. Ale to tak na marginesie, żebyście po prostu wiedzieli, bo może ktoś będzie chciał z tego skorzystać. Jedziemy dalej. Mam tutaj, aha, właśnie, kupiłam, słuchajcie, dwie palety z korektorami kolorowymi, specjalnie pod kątem innego filmu, o kamuflażach, o kolorowych korektorach, który chcę dla Was zrobić, bo pytacie, jak takich różnych kolorów używać, więc sobie wymyśliłam taki film i już go pomalutku zaczynam robić, bo kilka paletek takich mam, natomiast chcę jeszcze go wzbogacić i dlatego specjalnie do tego filmu dozamówiłam paletkę z Technik, czy Technik? Correct and Contour i ona jest bardzo fajna, dlatego że tu oprócz trzech kolorów, oprócz trzech kolorowych korektorów, to żółty, zielony, fioletowy. Mamy też rozświetlacz, taki w kremie i mamy trzy kolory takie brązująco-konturujące. Także bardzo ciekawa paleta, też taka uniwersalna, ale tak jak mówię, od razu przyznaję, że ja ją kupiłam generalnie pod kątem właśnie korektorów. Natomiast ja lubię używać kosmetyków w kremie, lubię się czasami, wiecie, pobawić, więc na pewno mi się przyda. I druga paleta, którą również kupiłam pod kątem właśnie tego kamuflażowego filmu, to jest taka śliczna paleta z Make Up Revolution, nazywa się Camouflage Corrector. Już Wam pokazuję, jak wygląda w środku. Ja do niej zajrzałam, oczywiście korektorów nie dotykałam, ale musiałam zajrzeć, bo ona mi się bardzo już na stronie podobała. Zobaczcie, ślicznie wygląda, bardzo elegancko, taka kość słoniowa, a w środku prezentuje się tak. I tu już mamy po prostu pełen zestaw kolorystyczny. Tutaj naprawdę z tymi kamuflażami, z tymi kolorami naprawdę można poszaleć. No ale ona na pewno się pojawi w kamuflażowym filmie. Na pewno ją w akcji zobaczycie. To były kolejne paletki z korektorami. Dalej. Mam rozświetlacz. To jest Make Up Academy o niebywałym kolorze. Nazywa się Ice Sparkle. W pudełku wygląda na takie niebieskawy, ale strasznie mnie korci, żeby tu zobaczyć, jaki on ma kolor tak naprawdę. Tak delikatnie sprawdzę, słuchajcie, bo coś takiego śliczny jest. Bardzo ładny. O, rozświetlacza w takim kolorze jeszcze nie miałam. Naprawdę. Dobra, jedziemy dalej. Mam bronzer z Essence. O, właśnie, to też chyba było wyprzedażowe. Kilka złotych. Nazywa się Luminous Matte Bronzing Powder i już Wam pokazuję, jak wygląda w środku. W środku ma takie śliczne wytłoczenie. No i oczywiście można sobie te kolorki zmieszać. I ten bronzer ma takie właściwości też troszkę rozświetlające z tego, co widzę, bo chyba w tej jasnej części mamy takie delikatne, rozświetlające drobinki. No nie wiem, wydaje mi się, że ona jest taka rozświetlająca. Ok, po prostu sprawdzimy to na teście. Także bronzer się prezentuje tak bardzo ładnie, bardzo ciekawie. Tu Wam chcę pokazać pomadkę. Słuchajcie, tak jak widzicie, ubranko ma takie niekompletne. To jest szminka z kosmetyków z Ameryki. Tam jest taka opcja, że jak się wybierze za ponad 100 zł chyba. Nie chcę Was kłamać, ojejku, ale chyba tak, 100 zł, to można sobie wybrać jedną rzecz za grosz. I tam są różne propozycje, są jakieś tam pomadki, lakiery, coś. Jest jakiś wybór, aha, i im kwota zamówienia jest większa, tym wybór tych rzeczy za grosz jest większy. Ja sobie wybrałam akurat taką pomadkę, to jest Rimmel 52 serii Lasting Finish od Kate. Kolor wygląda następująco, taka bardzo ładna, klasyczna czerwień, tak bym powiedziała, więc generalnie dobry na każdą okazję. I dalej mam coś, słuchajcie, co jak tylko zobaczyłam na kanale Make Up Revolution, że taka rzecz się pojawi, to już po prostu wiedziałam, że muszę chociaż jedną mieć. Mowa o paletach Amplified i ja mam w odcieniu Dynamic. Zobaczcie, jaka ona jest wielka. Dla porównania to jest taka tradycyjna paleta, o, zobaczcie. I otworzę ją, zajrzymy do niej. Ja co prawda wrzucałam jej zdjęcie na Instagram i się bardzo wszystkim podobała, ale tak jak z pozostałymi rzeczami, jej również nie oglądałam, w sensie takim nie robiłam swatchy, wiecie. Bardzo ładnie, elegancko wygląda. Tutaj ten plastik już jest naprawdę taki porządniejszy niż ten z Make Up Academy. I teraz jak Wam to pokazać, żeby Wam nie świecić tym ogromnym lustrem po oczach? Słuchajcie, na całym wieczku tutaj mamy lustro. Całe wieczko to jest lustro, jest ogromne. Może tak.
zasłonię pudełkiem i już Wam pokazuję cienie. Cienie są w ogóle też wielkie i przepiękne. Myślę, że w ogóle te palety z Make Up Revolution, czyli ta jednorożcowa z futerkiem, ta, dla nich będzie na pewno osobny film, bo ja Wam chcę to bardzo dokładnie pokazać, chcę porobić swatche. No wiecie, zrobienie tych wszystkich swatchy to już jest dosyć długo, a gdyby to jeszcze dołączyć do takiego zbiorowego testu, to nie wiem, ile by to trwało. Zobaczcie, jakie wielkie są cienie. To jest mój palec. Jeszcze Wam może porównam cienie z tej palety Dynamic z cieniami tutaj z Make Up Academy. Zobaczcie, ta paletka to jest wielkość cieni coś a la Sleek. Zobaczcie, jaka jest różnica. Także te cienie są ogromne. To jest Dynamic. Moim zdaniem przepiękne, przepiękne fiolety, śliwki, brązy. No cudne kolory. Bardzo podoba mi się też taka ciepła, w takich ognistych, pomarańczowo-brązowo-miedzianych kolorach. Nie pamiętam jej nazwy, chyba Inspiration, ale mogę przekręcić. Jeszcze tamtą się zastanawiam, ale dobra, to jakaś tam przyszłość. Na pewno będziemy testować tą. Nie wiem, jak uważacie, ładna, nieładna? Dajcie znać oczywiście. Następna rzecz jest po prostu z Rossmana. To jest paleta, która zawiera trzy kolory pudrów brązujących, brązerów po prostu. I jeden rozświetlacz. Tak jak widzicie, też jeszcze nie ruszana. Czeka na swoją kolej do testu. Czyli mamy też zestaw bronzerów do przetestowania. Dalej. To jest nowość z kosmetyków z Ameryki. To jest nowość, to nie było na wyprzedaży. Róż w sztyfcie, taki dwukolorowy z Make Up Academy. Nazywa się Blush Perfection Cream Color Duo. I ja mam w odcieniu Riot. Jest taki dwukolorowy. Na razie nie chcę swatchy robić, bo to wszystko będzie oczywiście w teście. Pokazuję Wam tak wstępnie, ale bardzo mi się te róże podobają. Tak trochę takiej moreli, trochę różu. Bardzo fajne kolory. Dalej mamy paletkę, która w wyprzedaży kosztuje 11 zł. Dokładnie 11 zł. O, paletka z NYC, czyli New York Color i nazywa się Lovatics by Demi. I ja mam w odcieniu City Vibes. Była jeszcze jedna i tamta była taka typowo nudziakowa. Miała różne odcienie brązu, miedzi, takie nudziakowe kolory. Ja sobie wybrałam tę taką z żywymi kolorami, dlatego że brązy tutaj i tak są, więc ta po prostu wydała mi się kolorystycznie ciekawsza. I 11 zł za tyle kolorów. No, moim zdaniem dobry interes, zobaczymy jak się sprawdzi w praniu. Dalej mamy również z wyprzedaży za kilka złotych paletkę dwóch róży z W7. Paleta wygląda w środku tak. Tu mamy lustereczko, zasłaniam. Tutaj był ukryty taki malutki pędzelek, no ale to wiecie, pędzelek pędzelkiem i dwa odcienie różu. Ten wpadający bardziej w taki właśnie różowo-morelowy kolor. A ten bardziej taki ceglasty. Ten jest taki trochę niepokojący. Ciekawa jestem, jak on będzie wyglądał na policzku. Ale zobaczymy, przetestujemy. Czyli mamy róże z W7. Jeszcze jeden rozświetlacz, który również jest nowością z MUA, czyli Make Up Academy. Rozświetlacz w sztyfcie. I ta rzecz akurat już jest tak elegancko zrobiona. Jest trójkolorowy. Przypomina mi róż z Benefitu, taki trójkolorowy, no ale to jest rozświetlacz. Zobaczcie, kolory są takie. Nie wiem, czy to będzie widać. Troszkę przybliżyłam kamerę, żeby Wam lepiej było to dojrzeć. Tutaj mamy taki różowy kolor. Po środku jest taki paseczek i to jest zdecydowanie taki szampański. Natomiast tu mamy taki złoty beż, coś takiego. Także bardzo ładny róż i prezentuje się też bardzo elegancko. Ja mam jeszcze coś, czego Wam nie pokazałam. Nie, chyba to wszystko. Ok, i to całe moje zakupy, czyli Minty Shop, kosmetyki z Ameryki i Rossman, ta jedna rzecz z Rossmana. I to wszystko. No mam nadzieję, że haul Was zainteresował i mam do Was prośbę. Napiszcie proszę w komentarzach, która rzecz Was zaciekawiła i której test chcielibyście zobaczyć najpierw. Oczywiście mogę zrobić takie zbiorowe testy, typu wiecie, jakaś paletka cieni, baza, podkład, puder, róż i tak dalej. Więc to, co Wam się najbardziej podobało, to, co Was zainteresowało i być może nad czym się zastanawiacie, ale chcielibyście poznać, jak to działa, jak się sprawdza, napiszcie proszę w komentarzach. Ja to oczywiście jakoś tam logicznie podzielę, pogrupuję, no i będziemy testować, zobaczymy, jak kosmetyki się spiszą.
Ok, i to wszystko w dzisiejszym filmie. Tak jak mówię, dawno nie było holu, aż mi się jakoś dziwnie ten hol robiło. Zazwyczaj jak coś kupię, to takie są pojedyncze rzeczy i to gdzieś tam wplatam między filmy i pokazuję Wam i testujemy. Natomiast teraz mi się tych kosmetyków troszkę nazbierało, ze względu właśnie na to zamówienie z kosmetyków z Ameryki, więc pomyślałam, że warto zrobić film, którego tak naprawdę dawno nie robiłam. Ok, do zobaczenia w kolejnych filmach, najprawdopodobniej w jakichś testach. Na razie, cześć!